Cześć, witam Was na kanale. Z mojej perspektywy, jak widzicie, trochę zmieniłem otoczenie i trochę zmienię też to, w jaki sposób prowadzony jest ten kanał. Dlatego, że przez powiedzmy pierwsze, przez te tygodnie, w których prowadziłem ten kanał, starałem się być, wiecie, grzeczny, ale nie do końca byłem w tym sobą i uznałem, że to pierdolę po prostu i będę nagrywał tak, jak ja to czuję, jak ja generalnie się wysławiam na co dzień, bo nie mam zamiaru nikogo udawać i właśnie być tym gościem w marynarce, w koszuli, który pięknie mówi, bo właśnie tego bym nie chciał. Także lecimy trochę inaczej, z pewną zmianą, jak chodzi o ten kanał. Komu się spodoba, to się spodoba, komu nie. Trudno, są inne kanały na te tematy. Na pewno każdy dla siebie coś znajdzie. I nagrywam ten film bardzo spontanicznie, dlatego że dostałem wiadomość dosłownie 15 minut temu. I nie chciałem na nią odpowiadać wprost, dlatego że wiem, że ta odpowiedź może pomóc wielu osobom, że wiele osób może się zmagać z takim problemem, z taką myślą. Także pozwolę sobie przeczytać tą wiadomość. Oczywiście dziewczyna, która wysłała mi tą wiadomość, pozostanie anonimowa. Po pierwsze dlatego, że pozostanie anonimowa, bo szanuję czyjąś prywatność, a po drugie, że po prostu konto jest anonimowe, więc nawet nie mam pojęcia, jak ma na imię. Nie wiem, od czego zacząć. Czuję się beznadziejnie, jakby żadna przyszłość mnie nie czekała, niezależnie od tego, na jaki kierunek studiów pójdę. Nie nadaję się na inżynierskie czy ekonomiczne kierunki, które dają pracę, tylko mogę iść na jakąś pedagogikę czy psychologię itp. Ale nie wiem, po prostu nie wiem, wszędzie czytam, że ten kierunek zły, nic nie masz zaraz, o innym tak czytam, nie chcę w przyszłości pracować za najniższą krajową, jeszcze na dodatek w pracy, której nie lubię. Bardzo się boję o swoją przyszłość i żałuję, że nie przykładałam się do nauki, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Nie mam żadnego pomysłu na siebie, a jak coś się znajdzie, to za chwilę znika i zmienia się w coś innego. Co ja mam zrobić? Iść na cokolwiek, aby mieć wyższe, czy darować sobie? Więc tutaj chciałbym poruszyć kilka tematów, które się tu pojawiły, kilka problemów. Więc po pierwsze, zacznę od końca. Nie trzeba iść na studia wyższe, nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby radzić sobie w życiu, żeby być kimś w życiu. I nie wiem, skąd w ogóle taka mentalność. W sensie oczywiście to jest wina naszych rodziców, którzy nam to wpajają, że trzeba iść na studia, bo bez studiów będziemy pracować na ulicy. No fajnie, tylko że jakoś kurwa tysiące ludzi po zawodówce pokazuje co innego i jakoś nie pracują na ulicy, nie widzę, żeby zamiatali chodniki, tylko na przykład są spawaczami i zarabiają niemałe pieniądze. Czy są elektrykami, czy kimkolwiek, czy potem prowadzą firmę, która się zajmuje daną dziedziną. Także to jest bzdura w ogóle w pierwszej kolejności i to się nie zdarza, po prostu, że ja jeszcze rozumiem. Jakby rzeczywiście tak było, że 90% ludzi, które nie idzie na studia, kończy na ulicy i zamiata ulicę i za najniższą krajową pracuje, spoko. Tylko że tak po prostu nie jest, więc to jest wymysł i trzeba to wyplenić i wyrzucić z siebie. Następny temat. To jak chodzi o właśnie te kierunki. Napisałaś, że żałujesz, że nie uczyłaś się przedmiotów ścisłych. No ale rozumiem, że te przedmioty ścisłe nie sprawiały ci żadnej frajdy i nie interesowałaś się tym. Więc nie ma tutaj czego żałować, bo tak jak właśnie powiedziałem też ostatnio w filmie na Instagramie, że nie powinniśmy skupić się na rzeczach, w których jesteśmy słabi albo których nie lubimy. Tylko wręcz przeciwnie. Olać te rzeczy, w których jesteśmy słabi, a skupić się na swoich mocnych stronach. I tego jestem właśnie zdania, że jeżeli chociażby właśnie przedmioty ścisłe nie są twoją mocną stroną, zresztą u mnie też nie są mocną stroną, bo zawsze byłem nogą z matematyki, nawet z biologii, z chemii, z fizyki praktycznie przez 3 lata dostałem same jedynki w liceum. I to dosłownie. Przez pierwsze 2 lata liceum z fizyki nie dostałem nic poza jedynkami i zawsze na końcu roku miałem warunkowe zaliczanie całego roku, po prostu jednego dnia. Kolejny punkt, czyli to, że po psychologii, po politologii i tak dalej nic nie ma. To są bzdury, kurwa, jak można w ogóle takie rzeczy ludziom wmawiać? Ja rozumiem, że generalnie większość, że nie ma takiego powiedzmy zawodu, że nie ma czegoś takiego jak na przykład po IT, że kończymy IT, kończymy jakieś studia powiedzmy informatyczne i zatrudniamy się powiedzmy w jakiejś korpo, która się zajmuje IT. Spoko, i na przykład z politologią czegoś takiego nie ma. Okej, tylko co z tego? Bo dalej jest milion możliwości, które można robić w życiu z danym kierunkiem. Nie wiem właśnie skąd przeświadczenie, że ci ludzie nie mają pieniędzy, bo szybki przykład, Barack Obama skończył politologię. Hillary Clinton też skończyła politologię. I to nawet nie mieli magisterki, tylko mieli zwykły licencjat, więc 2 lata byli na studiach i jakoś kurwa im się udało. I jeżeli wy macie mentalność, że to są jednostki, to już jesteście w dupie. Dlatego, że sorry, ale oni niczym się nie różnili od was. Po prostu.
wiadomo, że jest pewien stopień farta, znajomości, co nie zmienia faktu, że musieli włożyć w pracę w to, co robili, żeby dojść tam, gdzie są. I to jest właśnie ten klucz. I tak samo właśnie ci psycholodzy. Sorry, ale do terapeutów teraz, do psychologów chodzi coraz więcej ludzi się uzewnętrznia, coraz więcej ludzi mówi o swoich problemach, a koszt takiej wizyty to jest od 100 do 200 zł za godzinę pracy. Więc no, nie trzeba bardzo wiele pracować, żeby mieć więcej niż najniższą krajową, będąc na przykład takim terapeutą. Tylko znowu, trzeba coś robić w tym kierunku, a nie po prostu skończyć studia i liczyć na pieniądze. I w ogóle takie przeświadczenie, że to też jest wpajane oczywiście przez naszych rodziców, bo jakże by kurwa inaczej, to takie przeświadczenie, że idąc na studia, po studiach dostaniemy od razu dobrze płatną pracę, jest głupie. I to jest zrzucanie odpowiedzialności na kogoś, że okej, idę na studia, ale wy już dbajcie o resztę. Nie, kurwa, jesteś dorosłym człowiekiem, kończysz studia i od ciebie zależy, co będzie dalej, a nie od twojego pracodawcy, bo jego to gówno obchodzi, co skończyłaś, czy na ilu kursach byłaś, jakie miałeś staże. Nikogo to nie interesuje i to nie jest ich wina, że się nie nadajesz na przykład, tylko to jest twoja wina. To trzeba sobie zdać z tego sprawę i nie ma czegoś takiego, że po studiach od razu dostajecie robotę i za, nie wiem, 5-6 tysięcy złotych. Oczywiście są takie przypadki, ale to jak ze wszystkim, nie? Są bardzo różne przypadki osób, więc nie ma co nawet tego rozpatrywać. Także znalezienie pracy po studiach nie jest wcale takie ciężkie. Tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób i o tym akurat powiem w innym materiale, jak znaleźć pracę. Ale no, co do zasady, to co powiedziałem, jeżeli nie wiesz, co ze sobą zrobić, to znowu odsyłam do materiału sprzed kilku tygodni, czy warto iść na studia po maturze. I czasami po prostu warto sobie zrobić rok przerwy, popracować gdzieś, nawet popracować w różnych miejscach najlepiej i znaleźć coś, co ci się spodoba. Bo wiecie, ktoś może studiować jakiś kierunek, ale potem tak naprawdę w pracy wyciągnie tylko 5 czy 10% z tego kierunku rzeczywiście w pracy, a reszta tak naprawdę zapomni, bo do niczego nie będzie potrzebna. Po prostu. Albo nawet będzie pracował w innym zawodzie. Tylko, że to też tak potoczy, że akurat no tak wyjdzie. Bo przykładowo, no ja skończyłem prawo, no i co z tego? Nic z tego nie mam. W sensie, no mam powiedzmy tą podstawową wiedzę prawniczą, mam to logiczne prawnicze myślenie, bo miałem logikę prawniczą i to mi w jakiś tam sposób powiedzmy pomaga. I wyciągam z tych studiów te 5%, które mi dały, ale to nie jest tak, że no nic generalnie, w sensie ani nie pracowałem nigdy w zawodzie, ani nie zamierzam pracować w zawodzie. I jakby pomysł na siebie pojawił mi się w czasie studiów. Tylko po prostu trzeba szukać i możesz szukać będąc na studiach i możesz szukać będąc w pracy, bo sorry, dla mnie są dwie opcje, albo idziecie na studia, albo idziecie do roboty. Nie ma czegoś takiego, że nigdzie nie idziecie i nigdzie sobie nie robicie, bo to jest bzdura. I tak samo ja żałuję na przykład, że mnie rodzice nie wychowali w ten sposób, że na przykład w wakacje, czy w trakcie liceum, czy po liceum nie wysłali mnie nigdzie do roboty. Żałuję tego po prostu, bo wiele by mi to dało, a ja sam nie miałem takiej potrzeby jakby i takiej myśli nawet, no bo nikt tego nie wpoił, że to jest bardzo ważne. Także odpowiadając już koniec końców na twoje pytanie, to po pierwsze mocno się zastanów, czy rzeczywiście nic nie ma takiego, co byś chciała robić i nie myśl o pieniądzach w tym momencie, nie myśl o tym, czy to się opłaca, czy co powiedzą twoi rodzice, czy to, co powiedzą twoi znajomi, czy ludzie znajdują po tej pracy, czy nie znajdują. Jeżeli coś cię interesuje, to uwierz mi, że zarobisz na tym po prostu, bo trzeba naprawdę mieć w czymś pasję, żeby włożyć w to tyle pracy, żeby wyciągnąć z tego po prostu pieniądze. Bo jeżeli ktoś coś robi na siłę, jeżeli dla niego problemem jest pracować 6 godzin dziennie, to znaczy, że to nie jest coś, czego on szuka i coś, co go spełnia. Bo jeżeli, uwierzcie mi, że jeżeli macie w czymś pasję, jeżeli jesteście czymś naprawdę mega zajarani, zainteresowani, to dla was to będzie 10-12 godzin tak naprawdę rozrywki. Bo to nie będzie nawet do końca praca, tylko to będzie, wiadomo, że czasami będzie potrzebna dyscyplina, żeby się do tego zabrać, ale w głównej mierze to będzie przyjemne i to nie będzie dla was problem, że na przykład będziecie pracować od 8 do 20 i właśnie o to chodzi. I pracując tyle czasu, no nie uwierzę w to, że ktoś nie jest w stanie zarobić tyle pieniędzy, ile potrzebuje, bo to jest też inna kwestia, na też inny totalnie materiał. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem ci na pytanie i mam nadzieję, że komuś pomogła ta odpowiedź. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Widzimy się w następnym odcinku. Życzę miłego dnia, czy tam miłego wieczoru, co wam tam zostało. Cześć!